Cześć, to ja, wasz Wojtuś Pietraszek. Tym razem lekcja w graniu na basie. Punkt oparcia, tak to pięknie nazywam. Zapewne zastanawiacie się nad tym, jak się zabrać za to. Sam się zastanawiałem, jak zaczynałem. Jak to zrobić, żeby sobie ładnie tutaj palcami wydziwiać na tym, na gryfie, w poprzek gryfu. Z tego, co ja zauważyłem i z tego, jak ja stosuję, są dwie wersje. Wykluczam oczywiście granie w powietrzu, ponieważ to troszeczkę jest takie chaotyczne, no tutaj nie za bardzo. Na pewno są ludzie, którzy też tak grają, jednak według mnie nie sądzę, żeby to było poprawne, chociaż oczywiście jeśli ktoś się nauczy i dobrze mu wszystko wychodzi, nie ma jakichś problemów, to niech sobie tak gra, to nie ma oczywiście jakiejś szkoły, że nie może. Jednak z tego, co zauważyłem, i wygodnie jest, dobrze jest, jeśli mamy punkt oparcia, punkt zaczepienia. Gdzieś sobie trzymamy palec. Tutaj akurat w tym wypadku chodzi o nasz kciuk. Jeśli gramy na gitarze piórkiem, to piórko trzymamy tak, czy tak samo na basie możemy grać piórkiem, to wtedy punkt zaczepienia jest, można powiedzieć, zmuszone zostają palce pozostałe, których nie używamy za bardzo, czyli właśnie palce z tej ręki, z prawej, serdeczny, głównie serdeczny się styka wtedy z korpusem. Jeśli na przykład to akurat jest dodatkowa, prawda, technika piórkowa, że tak można powiedzieć, granie piórkiem. Tutaj chodzi mi o granie palcami, czyli dwa sposoby. Wow, jaki zoom. Dwa sposoby na granie, na punkt oparcia prawej ręki, prawej dłoni. Jeden z tego, co zauważyłem, i dużo basistów też tak gra, to jest to, że oni trzymają na przykład zaczepiony kciuk na przetworniku, jednym bądź drugim, w zależności jak grają na przetworniku, i sobie poruszają się czy po prostu sobie rozszerzają sobie, można powiedzieć, ten dłoń i się przesuwają. Trzymają niektórzy też tak, ja na przykład w większości gram tak. Zależy oczywiście, którą strunę używamy. Jeśli używamy najgrubszą strunę, u mnie akurat piąta struna B, to akurat no nie mogę za bardzo dotrzymać palców, bo nie będzie słychać, więc sobie trzymam wtedy tu. Jeśli z kolei gram tutaj, prawda, załóżmy jakieś standardowe utwory, czy nie potrzebuję tej struny B dotykać najgrubszej, uderzać, to sobie trzymam akurat tutaj, bo mi akurat wygodniej, i sobie wtedy tak trzymam. Następny sposób, jaki zauważyłem, w jaki basiści grają, to jest taki sposób, że jeśli uderzamy na przykład strunę D, to trzymają kciuk, czy ten punkt oparcia mają na strunie obok. O to chodzi, nie? Czyli po prostu mają jakby sąsiednia struna, to jest jakby punktem oparcia. Oczywiście to można też zmodyfikować, to może być też tak. I teraz ćwiczenie dla was to byłoby właśnie zrobienie, przegranie na pustych strunach na razie, oczywiście podstawowa wersja tego ćwiczenia, przegrywanie właśnie, tak jak wcześniej też mówiłem, dwa razy po cztery, czyli 8 dźwięków. Akurat teraz zagrałem po cztery. Zagranie
tam po 4 czy po 8 razy na każdej ze strun według tych technik. Czyli pierwsza technika byłaby punkt oparcia mamy na przetworniku. Są też niektóre basy, gdzie jest na przykład tutaj gdzieś listewka przymontowana i po prostu na tym trzymała, albo też niektórzy... Dla mnie to jest troszeczkę tutaj trudne do trzymania. Są takie basy, gdzie jest po prostu taka listewka. Są różne na przykład jakieś takie mostki, że tutaj jest takie coś, że można sobie kciuk trzymać. No różne takie jaja są. Jednak standardowo bas wygląda w ten sposób, nie ma żadnych bajerów. Czyli pierwsze ćwiczenie to właśnie byłoby przegranie sobie tam po 8 razy. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Według pierwszego sposobu i tak samo zrobienie według tego drugiego. Myślę, że ten drugi sposób wypadałoby jako pozycję wyjściową, to granie właśnie tak, że tutaj mamy palec i na sąsiadującej strunie sobie gramy. I później ewentualnie sobie zmodyfikować, czyli na przykład grać, że sobie gramy na przykład właśnie na najgrubszej. Później tutaj kładziemy. I na następnej strunie widzicie, co chodzi. Gram na, według tego drugiego sposobu, a tu jakby trochę zmodyfikowany, czyli gramy na strunie cieńszej. Możemy później przejść tak. To myślę, że w miarę Wam da też do zastanowienia się, ewentualnie wybrania techniki albo w podszkoleniu się w sumie w obu tych technikach. Nie mówię już o piórku, o granie piórkiem, czyli trzecia technika z tego punktu oparcia, że tak to mogę nazwać. No i tutaj myślę, że to jest całkiem fajna opcja właśnie też odizolowanie tutaj grania, tylko po prostu sobie tutaj przechodzimy, sobie gramy. Oczywiście zależy tam, jak komu jest łatwiej, no niektórzy wolą tak grać, tak jak mają na przykład jakieś akordy. Znacie kawałek zespołu Iron Maiden. Dobra, zapraszam do następnych lekcji. Ćwiczcie dalej, ćwiczcie to, wyćwiczajcie. Pa, pa.